Chciałbym zacząć od osobistej wycieczki. Mianowicie w mojej rodzinie kilka lat temu bliska osoba zachorowała na nowotwór, co przydarza się w coraz większej ilości rodzin w Polsce, niestety. No i lekarze robili co mogli, chemię, zabiegi, naświetlania i tak dalej, to wszystko bezskuteczne. No więc co robi pacjent w takiej sytuacji, prawda? Zaczyna szukać cudownych sposobów. Po prostu wraca w pewnym sensie do korzeni. Ludzie zaczynają szukać nie tylko sposobu na leczenie objawów, ale też znalezienie przyczyn. Zaczynają się oczyszczać, zaczynają świadomie jeść, zaczynają więcej spać i robić to wszystko, czego nie robili do momentu stwierdzenia choroby. Tak też było w tym przypadku. Było tak, że osoba chora w mojej rodzinie zaczęła szukać metod naturalnych i znalazła, jako jedna z tych metod, znalazła owoce, które jakoby miały mieć charakter antyrakowy, działania antyrakowe. Była to jagoda goji albo goi, która okazało się, że jest na zachodzie bardzo powszechnie używana jako właśnie suplement diety uzupełniający owoc w diecie, ale przede wszystkim źródło, niezwykle bogate źródło składników odżywczych, witamin, ale również między innymi pierwiastka German, który odpowiada za, który ma działania antyrakowe, co jest stwierdzone. I okazało się, że jest to jedyny owoc, jedyne właściwie roślinne źródło tego pierwiastka w przyrodzie. Jest on oczywiście w bardzo niewielkich ilościach śladowych, ale ma takie działanie, że hamuje podział komórek rakowych. Oprócz tego, jak się głębiej troszeczkę poczyta w źródłach, okazuje się, że jest to podstawowy owoc w medycynie chińskiej, tradycyjnej, która niewiele ma błędów, niewiele robi błędów, bo jest tak stara, że po prostu ludzie tam wszystko już próbowali. Owoc ten ma działanie przeciwstarzeniowe, wzmacnia układ immunologiczny, zapobiega chorobom, poprawia pracę mózgu, poprawia krążenie, wyrównuje ciśnienie. No ma naprawdę dziesiątki zastosowań, ale najciekawsze z tych zastosowań okazało się właśnie to przeciwrakowe i przeciwstarzeniowe, to znaczy odpowiada ten pierwiastek również za zatrzymywanie procesów starzenia. Działa również na płodność, potencję, także jest właściwie bardzo, bardzo wszechstronny. No i okazało się, że ten owoc, który był sprowadzany do Polski wyłącznie w formie suszonej, w pudełkach paczkowany, pochodzący z plantacji z Chin, nie bardzo wiadomo, czy był, w jakich warunkach był produkowany. Właściwie znajdował się w Polsce wyłącznie z takich źródeł. Ale okazało się, że roślina, która go rodzi, czyli Lycium barbarum w odmianach owocowych, doskonale radzi sobie w naszych warunkach i doskonale rośnie w Polsce. I to był taki impuls do tego, żeby powstała taka linia roślin pod hasłem wspólny mocowoc. Moja córka, która te owoce stosuje, tam jest na końcu sali, rozda Państwu później takie naklejki, żeby pozostała Państwu jakaś pamiątka po tym spotkaniu. Jest tutaj też nieprzypadkowo, dlatego że większość dzieci, z którymi mamy kontakt, również cierpi na rozmaite alergie, schorzenia, jakieś ma uczulenia, rozmaite choroby. Bardzo często zaraża się chorobami w przedszkolu, w szkole i tak dalej. Natomiast my testujemy na własnych dzieciach i na sobie te owoce, co naprawdę daje efekt. To znaczy Weronika, którą Państwo zobaczycie za chwilę, właściwie nie cierpi na żadne alergie, odpukać jak dotąd i jej ulubionym napojem jest woda do tej pory i rzeczywiście staramy się jeść dużo owoców produkowanych w własnym ogrodzie. No mamy troszkę inny klimat, mamy zimę, nie mamy tylko dwóch pół roku, miewamy też wiosnę, jesień, a zima jest na tyle dotkliwa w naszym klimacie, że nie możemy sobie pozwalać na figi możemy, prawda, panie Aleksandrze? Zdarza się. Tam z tyłu siedzi pan Aleksander Wąsikowski, który również produkuje rozmaite skarby ogrodowe. Na pewno niektórzy z Państwa znają pana Aleksandra.
Jemu się udaje produkować figi również w naszym klimacie, ale jest to no, wyjątkowa sytuacja. Natomiast nie jest tak źle. W naszym klimacie naprawdę świetnie udają się owoce miękkie, owoce jagodowe, ze względu na przebieg temperatur, na amplitudę temperatur dobową. Te owoce w Polsce mają wyjątkowo dużo cukru, dużo więcej cukru niż w ciepłym klimacie na przykład. Tak jak truskawki w Polsce są dlatego tak dobre, że różnica między temperaturą dnia i nocy jest bardzo duża. Możemy oprócz tego, że jeść te owoce prosto z drzewa, czy z krzewu, to możemy naprawdę mieć z tym dużo zabawy. Możemy mieć zajęcie, możemy przetwarzać te owoce, możemy robić konfitury z róży, tak jak tutaj na przykład. Możemy też dawać zajęcie sobie i swoim bliskim, jednocześnie podtrzymując tradycję, odkurzając stare przepisy, czy powiedzmy kultywując te tradycje, które ktoś nam kiedyś przekazał dawno temu. Z róży możemy robić nie tylko konfiturę, możemy również robić herbatki na przykład. Możemy używać ich do ozdoby, do bukietów. Możemy robić pyszne konfitury, przeciery, wkładków. To jest pracochłonne, ale takich rzeczy się nie kupi w sklepie za żadne pieniądze. Owocnie róży mają więcej witaminy niż pospolicie uważane za źródła, tak, cytryna i inne owoce cytrusowe. A jest właściwie rośliną, która rośnie wszędzie, w każdych warunkach, w każdym ogrodzie, czy przed ogrodem, przy śmietniku, u sąsiada, na niczyjej ziemi, prawda, przed ogrodzeniem, przy płocie róży japońskiej, czyli Rosa rugosa, nikt nigdy nie ukradł, chyba i nie ukradnie, bo jest to paskudnie kłujący krzew, szczęśliwie, ale rodzi kwiaty, płatki i owocnie jesienią, także jest to samogrek, który właściwie nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, żadnych oprysków, co kilka lat cięcia takiego odmładzającego i mamy gwarancję, że jeżeli tylko będzie miało słońce i nie uschnie, no to będzie rodzić. Tutaj wreszcie widzimy owocujący w Polsce, w polskim ogrodzie krzew goi. Owoce są, nie są tak słodkie jak truskawki, chociaż mamy jedną odmianę wyjątkowo słodką, natomiast te owoce się świetnie nadają na przetwory. Można z nich robić syropy, można z nich robić nalewkę, dżemy, przeciery, ponieważ goi ma więcej karotenu niż marchew na przykład. Świetnie zabarwia przetwory. Ten kolor nawet po kilku latach w słoiku czy w butelce robi się naprawdę bardzo